W pewnej paryskiej kawiarni klient przed tobą za croissanta i kawę zapłacił 5 euro i 30 eurocentów, czyli 5,3 euro. Ty z kolegą za dwie kawy i dwa croissanty zapłaciłeś 14 euro. Korzystając z tych informacji, napisz układ równań na cenę kawy i croissanta. Czy układ ten posiada rozwiązanie? Jeżeli nie, jaka jest tego przyczyna? Więc tu mamy ten typowy paryski zestaw. Tu jest pewnie kubek z kawą. Tu pewnie jest kawa. No a croissant to jest takie ciasteczko, czy też bułka słodka z takiego ciasta francuskiego. Croissant to jest croissant. Dobrze, no to teraz spróbujmy napisać ten układ równań i spróbujmy go rozwiązać, aby dowiedzieć się, jaka była cena kawy, a jaka była cena croissanta. Czyli może tak, K to niech będzie pierwsza nasza niewiadoma. K to jest cena kawy. No a może C to niech będzie cena croissanta. No i obie te wartości to niech będą ceny w euro. W euro. No i spróbujmy teraz opisać pierwszą transakcję przy pomocy równania. No więc kupił croissanta i kawę, czyli zapłacił cena kawy plus cena croissanta i razem zapłacił 5,3. To jest równanie, które opisuje pierwszą transakcję. No a teraz wasze zakupy to co? To tak, kupiliście dwie kawy, czyli zapłaciliście dwa razy cena kawy. No i do tego kupiliście dwa croissanty, czyli zapłaciliście dwa razy cena croissanta. I wszystko razem was kosztowało 14 euro. No, spróbujmy teraz rozwiązać ten układ równań. Widać chyba, każdy chyba już dostrzega, że coś jest nie tak. Mianowicie, popatrzmy, no drugie równanie możemy zapisać troszkę inaczej, wyłączyć sobie dwójkę z tej sumy, z pierwszej, czyli będzie 2 razy k plus c. No, czyli to jest lewa strona, lewą stronę mogę napisać tak i to jest 14. No dobrze, teraz równania wolno mi dzielić, czy też mnożyć obie strony przez tę samą liczbę, czyli ja mogę teraz obie strony tego równania podzielić przez 2. No to tu mi się skraca. 14 przez 2 zostaje mi 7. I w ten sposób nasze drugie równanie otrzymujemy, jest równoważne. Prawda? Jest tym samym równaniem, co równanie k plus c. Po lewej stronie zostaje nam k plus c, a po prawej 7. No dobrze, wróćmy teraz, przepiszmy jeszcze obok tutaj sobie pierwsze równanie. Pierwsze równanie mówi, że k plus c jest równe 5,3. Tak, to jest nasz układ równań. No ale widać, że on nie ma rozwiązań, prawda? Że no, pierwsze równanie mówi, że pewna liczba, prawda? Jakie jest k, jakie jest c, nie wiemy. No wiemy, że k plus c jest pewną liczbą i ta liczba jest równa 5,3, a drugie równanie mówi, że ta sama liczba jest równa 7. Wobec tego no, nie ma takiej liczby, prawda? Czyli innymi słowy, ten układ równań jest sprzeczny. Na pierwsze równanie nie ma liczb, które spełniają jednocześnie pierwsze i drugie równanie, czyli to jest układ sprzeczny. Sprzeczny to jest to samo, co brak rozwiązań. Brak rozwiązań. No i czyli układ ten nie posiada rozwiązań, prawda? Odpowiedź jest tutaj nie. Nie posiada. No jaka jest może przyczyna? Jaka może być tego przyczyna? No przyczyną możemy tylko spekulować co do ewentualnej przyczyny. No więc może mogło być tak, że barman pomylił się w pierwszej lub drugiej transakcji. A najbardziej prawdopodobna przyczyna jest taka, że klient przed wami był mieszkańcem okolicy i dostał cenę dla paryżanina, a ty z kolegą dostałeś cenę dla turysty. No, zapłaciłeś więcej, czyli innymi słowy, zostaliście przez barmana oszukani.